Dzień Matki należał do matek i przedszkolaków. Od rana 26 maja w Kowarskiej Muszli Koncertowej można było oglądać występy przygotowane przez dzieci i pracowników Kowarskiego Przedszkola. Zapraszamy! Mamusiu miła, pragnę, by zawsze wesoła była. Czas pandemii to był okres, gdzie niestety nie mogliśmy nigdzie wychodzić poza teren przedszkola. Dzieci korzystały tylko z ogrodu przedszkolnego. Wyjście spoza przedszkola było po prostu cudowne. Dzięki temu, że mamy dzisiaj 26 maj, święto wszystkich mam, nasze dzieci z przedszkola przygotowały występy. Wszyscy mieszkańcy Kowar mają okazję zobaczyć nasze dzieci i ciężką pracę wszystkich pań zatrudnionych w przedszkolu publicznym numer 1. Dziękuję. Dziewczyny, wstrzymajcie konie, jeszcze nie zagryzamy. Nie mówi się z czym, tylko siusiamy. Z czym do ludzi? Grażynka, kurna, co my teraz mamy zrobić? Ja nie wiem. Teatr 55 i Kowarski Dom Kultury wraz ze scenarzystą i reżyserem Jarosławem Strzyżowskim przygotowują filmowe widowisko pod tytułem Duch Gór kontratakuje. Będzie to filmowa opowieść o tym, jak Duch Gór robi porządek z ludźmi nie mającymi szacunku do przyrody. W minionym tygodniu nagrywane były kolejne sceny do filmu. No to co? Ładujemy, jedziemy. Nie lepiej by to było wieczorem, jak się ściemni? Synek! I będziemy się po nocy po lasach uczyć. I załatwione. Weź jeszcze tam worek śmieci jest. No spoko. Zlokalizuj go tam obok pralki. Dobra. Wyrzucający i podrzucający śmieci to niestety nie tylko literacka fikcja, ale często rzeczywistość. Jeden z mieszkańców ulicy Tulipanowej w Kowarach postanowił pozbyć się poremontowych śmieci i wyrzucił je przy drodze, pod płotem. Na sytuację zareagowali mieszkańcy osiedla. Szanowni Państwo, walka ze śmieciami, dzikimi wysypiskami na terenie miasta trwa od bardzo, bardzo wielu tygodni, miesięcy. Jesteśmy w jednym z miejsc, gdzie mieszkańcy zgłosili nam dzikie wysypisko. Ktoś sobie remontował mieszkanie i właśnie to są elementy remontowania mieszkania. Informuję Państwa, że oczywiście udało nam się ustalić, kto jest winny temu stanowi rzeczy, ale mimo wszystko, że winny uprząta te wyrzucone cegły, sprawa i tak idzie do postępowania policyjnego. Więc jeżeli robicie remont, to oddajcie ten gruz do PSZOK-u, a nie róbcie to, co tutaj niektórzy zrobili. W tym roku Kowarskie ZSO obchodzi 70-lecie istnienia. Nauczyciel Grzegorz Schmidt wraz z Mokiem w Kowarach przygotowują krótką, kilkuodcinkową filmową historię szkoły. Pierwszy odcinek będzie można obejrzeć już w przyszłym tygodniu na kanale Mok Kowary. W tym samym roku nadano placówce imię i sztandar. Było to dokładnie 19 grudnia 1961 roku. Nie ma co ukrywać, ponieważ były to czasy komunizmu w Polsce Ludowej, więc na patrona wybrano komunistycznego działacza Janka Krasickiego. A my przypominamy, że trwa rekrutacja do klas pierwszych ZSO.